Witajcie w drugim odcinku z gry Stellaris, w którym to dalej będziemy rozwijali nasze imperium. Skończyliśmy na tym, że byliśmy już bliscy znalezienia wszystkich artefaktów od Cybereksu. Mam nadzieję, że w tym odcinku już to się uda, a powinno się udać, ponieważ została nam jedna tutaj chyba anomalia do zbadania. Dokładnie jedna anomalia. Te dwie tylko tutaj do sprawdzenia i już będziemy mieli wszystko. Tutaj sprawdzamy tę anomalię i zaraz wyślemy pewnie te statki, żeby coś tutaj jeszcze nam badały, chociaż to już nie jest nam zbyt niepotrzebne. Najważniejsze teraz dla nas jest rozwój naszej marynarki wojennej, żeby być bezpiecznym tutaj w stosunku do tego imperium, które na razie jeszcze nie wiemy, jak mocno jest technologicznie od nas lepsze. Znaczy nie technologicznie, w sumie marynarką od nas lepsze. Dlatego też myślę, że bardzo dobrą opcją będzie tutaj wypadanie niszczyciela, co na tak wczesnym etapie gry jest naprawdę super opcją. Fajnie, że to się pojawiło. Bardzo dobrym sposobem też tutaj na zwiększenie tej marynarki jest oczywiście dołożenie kolejnej tutaj gdzieś stacji badawczej. Zrobimy to sobie... O, to tak się zlewa trochę. Zrobimy to sobie tutaj. Zwiększymy tutaj poziom tej stacji, tylko najpierw musimy usunąć parę statków. Mogliśmy tylko jeden, ale to nam na szczęście starsze. Będziemy mogli ulepszyć ten port na drugi poziom. Dzięki czemu będziemy mogli dodać kolejne kotowiska, bo bez tego niestety nie możemy bardziej rozwijać już tych statków, ponieważ zabraknie nam limitu tej marynarki. Musimy czekać na technologię tutaj socjologiczną, która nam po prostu doda możliwość właśnie zwiększenia tej marynarki. Na razie, dopóki jej nie mamy, nie możemy nic z tym zrobić niestety. Gdzieś tutaj mamy kolejne cywilizacje, więc wyślemy tej posła, żeby nam po prostu to wypadał. Siłowniki nanitów się skończyły. Niestety brakuje nam 37 nanitów do stworzenia tego. Podrożało to od ostatniego czasu niestety, więc nic w tym stanie nie jesteśmy zrobić. O, dzielnicę górniczą, bo zaczęło nam brakować górników niestety. Chciałem dodać kolejne alojsy, ale niech leci to górników. A tutaj możemy jeszcze jedne alojsy dodać. Danie 2 do wiedzy, fajna sprawa. Tutaj budujemy oczywiście kotowiska, które wcześniej mieliśmy zaplanowane. Dobra. Jak to jest nasze nic? Prekursorami. Brakuje nam tylko jednego na szczęście, więc jakoś to idzie. Już zwiększyliśmy limit tej marynarki, przez co możemy zwiększać ilość tutaj statków. Zmniejszymy poziom tego dźwięku, żeby mnie nie zagłuszało. Nie jestem pewny, jak to jest, ale lepiej za cicho niż za głośno. Zwiększamy ilość tych statków tak szybko, jak tylko możemy. Chociaż też niedługo już zostaje nam wybadany statek za 16 miesięcy, niszczyciel, więc nie wiem, czy nie lepiej po prostu czekać i zmagazynować te stopy. I chyba tak zrobimy. Po prostu chwilę jeszcze poczekamy, żeby te stopy się zmagazynowały, chciałem powiedzieć. O, niestety tak nie możemy zrobić. O, odjęło nam 2 od wiedzy, coś poszło tam i mnie, tak? Ale w sumie nieważne. No, coś tutaj przylecieli. My na razie od nich nic nie chcemy. Tutaj coś było. To pewnie był świat relikt albo świat gajski, jeżeli dobrze pamiętam. Niestety nie zobaczyliśmy, co tam było, ale mieliśmy tam jakieś statki kosmitów 123. W sumie możemy to jeszcze sprawdzić. Tutaj uruchomienie procedury czujności. Tutaj możemy wysłać ten statek, żeby tylko to sprawdził. Gdzieś tutaj. Zobaczymy, co tutaj było. No, leć. Tutaj mieliśmy... Świat suchy tylko. Z flotą 123 statków. 123 mocy uderzeniowej. Nie wiem, co oni tam chronią.
Może to kiedyś sprawdzimy. Na razie jest to za daleko i tak, nie chcielibyśmy tego tutaj zajmować. Blokował nam się niszczyciel. Możemy także ulepszyć gwiazdy, do gwiazdy gwiezdnej. Do gwiazdy gwiezdnej, do twierdzy gwiezdnej chciałem powiedzieć. Ulepszyć naszą stację. Dzięki czemu będziemy mogli więcej modułów dodawać, więc też będziemy mogli zwiększyć ten limit marynarki nasz nieszczęsny. Więc myślę, że to się bardzo przyda. Tutaj już możemy rozpocząć budowę naszych niszczycieli. No niech będzie ambasada. Gdzie wy jesteście? Wy jesteście chyba tutaj. Możemy zbudować statkę szpiegowską z wami. Tu mamy 49 w porównaniu do naszego, kurde. Czasami wkurza. Do naszego 40. Więc niedługo będziemy mogli w sumie nawet i zaatakować. O, 34, czyli oni chyba z kimś walczą. To by był dobry czas, żeby na nich najechać. Skoro oni mają 34, a mamy 43. Wyślijmy wszystkie statki tutaj. Budujmy tutaj przewody techniczne, dzięki czemu te statki będą tańsze po trzymaniu. I zaatakujmy. Wysyłamy sobie tutaj jakieś roszczenia w stosunku do nich. Że chcemy zgarnąć na przykład te układy. I sobie tylko te układy znamy. To jest warte świeczki. Na razie. Tego nie wiem. Tutaj już mamy, jak widzicie, jedną korzyść z rozwoju. Dzięki czemu możemy jeszcze dodać 10% do naszego tempa badań, co sprawia, że teraz mamy 56% na badań technicznych. O, projekty badawcze, kończymy cyberexów. Zapomniałem o tym kompletnie, żeby tego. Pewnie już się nie mogliście doczekać, a ja tak zwlekałem w tym. Ale już to kończymy. Tutaj co mamy? Tutaj nic nie mamy, możemy wysłać jakieś posła, nie możemy, wszyscy tworzą przetki szpiegowskie. Mamy cyberexów. Macierzysty układ cyberexu znajduje się tutaj i mamy tutaj coś naprawdę ciekawego. Jeszcze nie wiem co to, ale mamy coś naprawdę ciekawego. Wyślijmy tutaj, żeby zbadali nam ten układ. Mamy zniszczony pierścień, co jest naprawdę super opcją. Jak wybadamy technologię, dzięki której będziemy mogli go naprawić, będziemy mieli po prostu cztery kolejne światy, które naprawdę dodają bardzo dużo miejsc, bardzo dużo technologii. Są one naprawdę mocno rozwinięte. Więc myślę, że to jest naprawdę dobra opcja, że takie coś udało nam się wybadać. Czekamy na to jeszcze gwiazdą twierdzę. Czekajcie, napiję się. Nie możemy ulepszyć statków. Więc prawdopodobnie po prostu wyślę tutaj jeszcze kolejne kolonie. Aż trzy kolonie naraz wysłałem. On tutaj sobie to wybada. Dobra, oddamy im te minerały. Dobra, i trzeba zająć ten układ. Najważniejsze, żeby o tym nie zapomnieć, chyba żeby nam nikt go później nie podebrał. Dlatego warto go od razu po prostu wziąć ze sobą. Wziąłem teraz synchronię. Ona nam dodaje naprawdę fajne bonusy. Zmniejsza imperialną metropolię. Oraz stabilność później na naszych planetach. Co jest naprawdę przydatną opcją. Przynajmniej jak dla mnie. Lubię to po prostu rozwijać się na samym początku etapu gry. Weźmy sobie uniki, zwiększmy. To jest naprawdę fajne. Typkiem, a tutaj mamy ryzyko i szansę wycofania się z walki. No weźmy. Nie ma i tak nikogo lepszego, kogo moglibyśmy tutaj wybrać. Studnie odwiertów gazów i eksploatacja gazów. Możemy tu wziąć. Tym bardziej, że na jednej stronie na pewno mamy takiego typu, takie miejsce, na którym moglibyśmy to wykorzystać. Oni już tu mają drugą bazę gwiezdną. Jeszcze nie mamy, ale już możemy ją wybudować. Tak samo możemy wybudować ją i tutaj, żeby móc zwiększyć ten. Chociaż bada nam się technologia w sumie na marynarkę wojenną. Więc nie wiem, czy to jest takie warte świeczki. Tutaj najlepiej będzie wybudować kolejne dwa laboratoria. Wiem, że to kosztuje dużo energii, ale
Naprawdę, jeżeli chcemy pokonać obce cywilizacje, musimy bardzo, bardzo mocno iść w technologię. Tym bardziej, że będziemy mieli dużo, dużo, dużo planet, które będą mogły nam zagwarantować tą energię. Na przykład tutaj. Trochę zaniedbałem tę planetę. Nie wiem czemu. Uruchomione procedury czujności, jak zawsze w sumie. Tutaj tak samo zaniedbałem. Dawno nie patrzyliśmy najwidoczniej w te planety. Więc trochę głupio, ale teraz to wszystko poulepszamy. I zaraz nam przyjdą bonusy. A to tak nawet. Tutaj dobudujmy sobie to. Dobudujmy sobie to, żeby było więcej mieszkań dla tych robotów. Też zaczyna brakować tych mieszkań. Więc sobie to dobudujmy. Zrobiliśmy takie na maksa dobre update'y wszystkiego, że zaraz powinno nam wszystko fajnie podskoczyć. Tym bardziej, że już widzimy tego rezultaty. 50% kredytów energetycznych na plus 36 stopów. Według mnie to jest naprawdę bardzo fajna sprawa. Kontakty. No tak jak widzicie, jesteśmy naprawdę równo w stosunku do innych. Więc to mi się podoba. Mamy wpływy na maksa. To by przydało się, żebyśmy jakieś tutaj substytucja wzięli. A weźmy sobie jeszcze substytucja badawcze. To nam trochę zmniejszy niestety nasze kredyty energetyczne, ale zwiększy nam badania technologiczne. Weźmy tutaj laser technologiczny. I teraz tak, na której z tych planet były studnie odwiertów? Oto jest pytanie teraz. Czy one się automatycznie będą już tutaj mi odwiercały te rzeczy? Ona chyba gdzieś tutaj. No w sumie. Zobaczymy to później. Na razie tak tego nie potrzebujemy, więc nie musimy na to zwracać teraz większej uwagi. Zobaczmy, jak oni tutaj się rozwijają z tą swoją marynarką. My już mamy większy limit, więc bardzo fajną rzeczą byłoby tutaj budowanie stoczni, budowanie kotowiska kolejnego. Też powiększenie jeszcze większe tego naszego imperium. To by się przydało zwiększenie tej metropolii, żeby nasza technologia nie była taka droga. I tak samo tutaj. Ponieważ już mamy naprawdę mocną tą imperialną metropolię, przez to nasza technologia jest 64% droższa. To jest złą opcją. Mamy bardzo dużo surowców, możemy budować, zniszczyć, ale. Oczywiście też tutaj jest taka zakładka, w której możemy projektować te statki, ale w wersji 3.0 ulepszyli to naprawdę bardzo fajny sposób, dzięki czemu zawsze ten statek, który zbuduje nam komputer. Nie, zazwyczaj po prostu najlepszy, dlatego też nie myślę o tym, żeby tutaj to zmieniać. Już wszystkie planety mamy zasiedlone. Nawet nie wiem, ile ich jest. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tutaj moglibyśmy 11 zasiedlić. Ale to zrobimy w sumie później, bo tutaj na razie na tej planecie tak nic zbytnio nie ma. Nie możemy zbytnio z żadnych dzielnic budować. Wszystkie są zamknięte. Więc tutaj na razie nie chcę się osiedlać. Tam trzeba usunąć cząstki z orbity. Musimy wysłać tam statek badawczy. Czy jakiś statek badawczy mamy tutaj gdzieś wolny? Ale sobie tutaj później zrobić sobie automatyczną eksplorację. Tak samo ty. Minus 42 tej energii elektrycznej. Nie wiem skąd to się wzięło. Punkty kodowa niszczyciela. I kompleksy badawcze. Nie wiem skąd to się wzięło. Dlaczego to się tak zrobiło? Pewnie dlatego, że po prostu nasze planetki się już zasiedliły. Dobra, musimy usunąć adykt technologiczny. To nam trochę tutaj tej energii zwróci. Bo w sumie też dodaliśmy trochę tych ludzi od imperialnej metropolii. Oni chyba zabierają po 10, aż po 10 energii. Dlatego to też mógł być taki minusik. Teraz spróbujmy coś zwiększyć. Ten minus 25 to nie jest tak duży, mamy dużo w zapasie.
więc na razie nam to dużego problemu nie robi. Dobudowujemy kolejne niszczyciele. Oni mają tutaj 81 siły floty, mamy 67, musimy ich trochę nadgonić. To jest zarąbista sprawa. Będziemy mieli jeszcze mniejszą imperialną metropolię, dzięki czemu te badania będą jeszcze łatwiejsze. Tutaj będziemy mieli kompleksy badawcze, które wymagają od nas gazu. Ale dzięki czemu, jeżeli ulepszymy sobie takie coś, będziemy wytwarzali dużo więcej tych badań. W porównaniu do 13 mamy 25. W sumie to się nie opłaca na razie. Na razie nie opłaca się tego zwiększać. Możemy wysłać też ten statek badawczy w sumie tutaj. Wysłać go, żeby pomagał w badaniach. I tak chyba zrobimy. No to nam się strasznie kredyty energetyczne spadają. Na razie się tym mówię, nie przyjmuję, póki mamy jeszcze zapas. Dobra. Dajemy sobie flota limit dowodzenia. Dobra, oni nam będą tutaj dawali jakieś różne rzeczy, jeżeli będą przez nas przelatywali jakieś różne trady. Zobaczymy to za chwilę, co oni tutaj będą chcieli nam dać. Ale na razie nie ma dużo. Na razie tylko powiedzieli, że przez nas po prostu przelatują. Osłonę, to się przyda. Tam kolejną planetę. Czy nam się opłaca do niej lecieć? Mamy dużo planet. Mamy też mały problem teraz z naszymi tutaj zasobami, więc myślę, że na razie nie będziemy ich marnowali na lecenie tam. Nie możemy na razie tego połączyć. Chyba, że zaraz wybadamy ten limit dowodzenia. To się przyda bardzo. Jeżeli będziemy wybadamy kolejny statek, który chyba jest krążownikiem, będziemy mogli dodać tam właśnie statki sztormowe. To jest naprawdę fajną, przydatną rzeczą. Możemy tutaj w edyktach dać substytucja pojemnościowe. Niby odbierają trochę minerałów, ale technicy wytwarzają ich więcej. Jak widzicie, podskoczyło nam aż do 72, co było naprawdę dobrą opcją. Mamy plus 84 minerały. Dzięki czemu możemy kolejne tej technologie rozwijać, myślę. Laboratoria, nawet 3 laboratoria bym dał tutaj. Może na razie 2. Bo i tak, na razie będziemy mieli zbyt małą liczbę pracowników. Tutaj możemy zwiększyć ilość produkowanych tej energii. Będzie nam to potrzebne, bo niby na razie mamy ten edykt, ale w każdej chwili będziemy mogli go zdjąć. Chcą z nami pakt o nieagresji. Ja z nimi nie tworzę paktu o nieagresji, bo niedługo będę chciał ich tutaj zaatakować jednak. Oni mają 100, porównując nasze 96. Jesteśmy bardzo blisko niej. Niestety nadal są od nas nieco lepsi, no. Nawet się zaraz zmieni. Tym bardziej, że dostaliśmy ulepszone statki szturmowe od razu po zwykłych. Więc jak wybadamy kolejny statek, to bardzo, bardzo mocny on będzie. Bardzo dużo obrażeń będzie dawał. Więc stoićmy. Tutaj oni sobie badają. To jest zarąbisty układ. Aż 16 minerałów i 9 energii. Jeszcze dwie planety, które nie są jakieś super ultra. Tutaj też są dwie fajne planetki. Flota limit dowodzenia się zwiększyło. Damy, żeby więcej badań tam tworzyło. Możemy teraz tutaj połączyć to w jedną wielką flotę, której moc jest 4000. Możemy dać hipernapęd lepszy. I w sumie jak się ten hipernapęd wypada, to chyba ulepszymy te statki. Możemy jeszcze jednego niszczyciela wybudować, bo tu mamy limitu marynarki. Nasza marynarka ma aktualnie 101, ich ma 108, oni ciągle się ulepszają. Co trochę boli. Trochę to boli. Ale zaraz ich nadgonimy. Nadgonimy ich technologią. Ponieważ jak widzicie, tutaj bardzo, bardzo dużo technologii badamy. To jest fajną sprawą. Moglibyśmy w sumie jeszcze dodać
jedne laboratoria. Mamy na tyle tych, na tyle wszystkich tych naszych zasobów, że możemy to zrobić. O, kolejną jakąś archeologiczną miejscówkę wykryliśmy, ale one są wszystkie daleko od nas. Na razie nie ma według mnie sensu się tam nigdzie zagłębiać. Na razie musimy rozwinąć to, co mamy. Tym bardziej, że mamy naprawdę dużo planet. Mamy 10 planet plus 11 możliwości skolonizowania. Tutaj mamy fajny układzik, ale też myślę, że nie warto w niego dążyć. Mamy krążownik, bardzo szybko wydaliśmy krążownik, dzięki czemu będziemy mogli lepszą flotę mieć, więc myślę, że jeżeli uda nam się go wybadać teraz, będziemy mogli bardzo szybko ich zaraz zaatakować. Po prostu zniszczymy parę korwet. Parę korwet. Dzięki czemu będziemy mogli wybudować właśnie te krążowniki. Tego nie chcemy, raczej idziemy w obronę punktową. Przyda nam się w tych krążownikach. Więc już musimy zbierać aloisy na to. Flota limit dowodzenia, oczywiście kolejna. To prawdopodobnie trzeba zwiększyć, żeby było więcej domków dla tych naszych robotów. Tutaj też już nie ma, nas już nie stać. Ale to zrobimy to później w sumie, jak nam trochę skoczą te minerały. Zwiększamy stabilność na wszystkich naszych planetach, więc też zasoby powinny wzrosnąć do góry. Tak minimalnie, ale wzrosły zawsze to coś. Mamy kolejnego, kurde, kolejną planetkę, na której zaraz będą miejsca pracy. W sumie na wszystkich planetach zaraz będą miejsca pracy. Mamy 12 tysięcy minerałów. No myślę, że kupię 12 tysięcy mieliśmy energii, teraz kupiłem minerały za to. Więc może tutaj dodamy trochę właśnie tych minerałów. Kolejne minerały. Weźmy w te minerały. Tutaj aloisy. Aloisy. I aloisy. I tyle. I powinno pójść dobrze. Będziemy więcej produkowali stopów. To nam się zaraz przyda, ponieważ krążownik jest mega, mega, mega drogi w porównaniu do tego, co na razie budowaliśmy. Dobra, ta planeta jest już w sumie nawet i wymaksowana. Możemy też zwiększać te badania właśnie dzięki ulepszaniu tych placówek badawczych, ale mamy też inne planety, na których możemy rozwijać tutaj różne budynki, więc na razie myślę, że nie będziemy rozwijali tej naszej planety macierzystej, ponieważ myślę, że bardzo głupie byłoby na początku ulepszanie tych placówek, bo musimy tam też dać gazy, a żeby gazy produkować, też musimy kolejne miejsce gdzieś na innej planecie wybudować, które te gazy będzie produkowało. Co na razie nie ma sensu, bo na każdej innej planecie po prostu możemy budować to laboratorium pierwszego stopnia i nie musisz produkować tych gazów. Do tego chciałem dążyć. Dzielnica miasta, mieszkania plus jeden. To się przyda, żeby nasze robociki miały mieszkania. Teraz jak widzicie, krążownik kosztuje 568 aloisów. Budujemy ich aż 3, przez co musimy trochę korwetek usunąć. Usuniemy trochę ich. Wydawaliśmy 5, też to trochę trzeba usunąć. Na razie usuniemy tyle, zobaczymy, czy to tyle wystarczy. 111. Potem jak usunęliśmy, będziemy mieli mniej, 88. Ale oni nas nie zaatakują, oni nas lubią. Na szczęście otwarci są na propozycje od nas, więc nie mamy tutaj żadnego zagrożenia z tej strony. W ogóle z żadnej strony nie mamy żadnego zagrożenia, co jestem bardzo zadowolony, że tutaj nic się w pobliżu nie dzieje. Ich będziemy musieli zaatakować, żeby gdzieś się przedostać do innych imperiów. Uruchomione procedury czujności, jak zawsze tutaj. Ambasada. Oczywiście, że chcemy ambasadę. Ciekawe dlaczego.
Gdzie oni tutaj są? Oni chyba są tutaj? Są podejrzliwi w stosunku do nas. Nie wiem dlaczego. Trochę więcej tych karwetek trzeba usunąć. 111 w porównaniu do naszego 88. A jeszcze budują nam się dwa krążowniki. Trzeci zaraz będzie gotowości do budowy. Limit marynarki wojennej możemy zwiększyć. No i jesteśmy w niebie. Będziemy mogli aż do 100 zwiększać te krążowniki, więc to jest super opcja. Ale chyba na tym zakończymy ten nasz drugi odcinek i będę was żegnał i zobaczymy się w trzecim odcinku, który pojawi się już niedługo na kanale, więc żegnam was wszystkich i do zobaczenia w kolejnym odcinku.